Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, zepsute miasto. Przysłowie mówi, że najciemniej jest pod latarią. Można je odnieść do moralnego stanu mieszkańców Jerozolimy w czasach Sofoniasza. Prorok zakończył wygłaszanie sądów bożych nad krajami sąsiadującymi z Judeą, takimi jak Filistea na zachodzie, Moab i Amon na wschodzie, Kusz na południu i Asyria na wschodzie. Jednak nie przestał na tym. Przystąpił do obnażania grzechów tych, którzy mieszkali w mieście Bożym na ziemi Jerozolimie. Sofoniasza, przeczytaj Sofoniasza 3 od 1 do 5. Kto i dlaczego został potępiony w tych słowach? Zastanów się, jak to możliwe, by lud Boży, który otrzymał tak wielkie świadectwo prawdy, mógł popaść w takie zepsucie. Jak możemy ustrzec się przed podobnym losem? Biada butnemu, splamionemu tyrańskiemu miastu. Nie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia. Nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. Jak książęta są, jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon. Pan sprawiedliwy jest wśród niego. Nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go, lecz złoczyńca nie zna wstydu. Stolica Judy była głównym przedmiotem troski Sofoniasza. Oskarża on przywódców miasta o moralne zepsucie jego mieszkańców. Zepsucie to wynikało bezpośrednio z faktu, iż przywódcy nie dorastali do swoich ról i obowiązków. Zdeprawowany dwór władcy, kierowany przez królewskich urzędników, został przyrównany do ryczących lwów, a wodzowie zostali nazwani drapieżnymi wilkami. Również w świątyni źle się działo, gdyż kapłani nie nauczali słowa Bożego, a prorocy nie mówili prawdy. Za panowania Jozjasza słowo Pana dotarło do Sofoniasza, wyraźnie określając skutki długotrwałego odstępstwa i zwracając uwagę na prawdziwego Kościół Boży, na chwalebną wizję przyszłości. Jego proroctwa o karze mającej spaść na Judeę również dobrze mogą się odnosić do kary, jaka spadnie na bezbożny świat podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Rozejrzyj się dookoła. Choć ten świat wydaje się atrakcyjny, jest skazany na ostateczne zniszczenie. Nie trzeba już nawet wierzyć Biblii, by zauważyć, że zagłada jest jedynie kwestią czasu. Dlatego tylko Jezus jest naszą nadzieją, i możemy się nauczyć bardziej polegać na Nim, a nie na marnościach tego świata. Dziękuję.